Between Power, Dartmoor Power, grube. Ej, bo mamy lody, tak, ekipy? Ale bo ostatnio nie było truskawkowych, więc ja robię recenzję truskawkowych lodów ekipy dzisiaj, tak? Bo nie było ostatnio, a dzisiaj znaleźliśmy w innym sklepie. Dobra, tak to wygląda, nie? Wygląda podobnie jak tamten. Zeżrem i recenzja znowu. Znowu, ale dzisiaj chyba nie będzie clickbaitu o lodach ekipy, tak? Dobra, recenzja lodów ekipy V2. Bardzo dobre, polecam. W przeciwieństwie do cytrynowych lodów nie smakują one perfidnie jak kaktus, tylko trochę inaczej smakują. Mają swój unikalny smak. Co prawda posmak po nich jest taki, bo teraz tak właśnie poczułem ten posmak, taki lekko słodzikowy. Nie wiem z czym to jest związane, bo tam słodzików chyba nie ma. Ale polecam generalnie. No. Smakują jak polewa w Big Milkach tych z różową polewą, także no, jak ktoś lubi, to polecam. Co myślisz o twierdzy Poznań? Bardzo dobrze, bardzo fajnie. Tak? Tak. Tak? Tak. Tak? Już dalej się nie da się przybliżyć. Wiedziałem, że z tym robisz. Polecam huśdawki. I gruby. Też polecasz? Polecam. Zmieniam tarczę w Bitwinie. Już. Content. Jebła ten rip. A to jest ten słynny grubas z internetu. Gruby serwisant, tak jak tak, ja go uczyłem. No, się uczył. Ja go uczyłem, tak, teraz umie. Bo oglądał mój filmik, jak zmienić afony. Link w karcie. We to trzymaj. Gruby! Ja tu mam to pokazać, tak? A ty rękoma zasłaniasz. Ta dentka została wymieniona jakieś 2 tygodnie temu. No i teraz jak sprawdzić, czy je była? Mamy jakąś pompkę? Nie mamy. Nie mamy, nie? Nie mamy. No, moja no przecież zjebana. Widać jak. No. O, Snake. Tutaj. A to się zrobi. Mamy Snake'a. Pokałę. Dobra, poczekaj, bo muszę dograć. Jak się nagrywa, to zaraz ci to połatam. Gruby załatał. Tutaj załatałem Karolowi. Tak, widać, załatałem Karolowi tutaj rowera, tę dentkę. Gruby zrobił tak, jak ja uczyłem. Tak, po jak mojemu. Go się uczył, tak zrobiliśmy. Tak, no kleju idziemy nie żałować. Nie ileś pompowania. Bo to trzeba umieć używać, tak? Bo to jest bardzo specyficzna pompka. O, cześć! Właśnie dlatego nie lubię pompować, bo to trzeba góra dół. No ona jest zjebana. Dobra, nie? Nie łatwiej ci było po prostu ręką? Nie ważne, że ten... Co to? Ulala! Gruby, na co masz ochotę? Ja bym chciał zjadł chipsy. Tak? Zjadłbyś chipsy? No. Zapomniałem nagrać, jak byliśmy w Lidlu na żarcie. A no bez kitu, byłby content. Byliśmy w Lidlu przed chwilą. Byliśmy w Lidlu i... I nam się nie chciało nagrywać. Tak. Nie, zapomniałem. My jesteśmy w takim miejscu, oto. SP4. Bardzo niefajna szkoła, nie polecam. Jesteśmy na ławkach, tak? Tych ławek też nie polecam. Było lepiej. Wiem, ale nie podoba ci się siedzenie, tak? Nie podoba ci się siodełko. Siodełko jest kit, ale jego kąt mi się nie podoba. Nie podoba ci się kąt? Kąt mi się nie podoba. To jest kąt wybicia zrobionego przez pewną osobę. Nie no. Pana te? Może. Co on robi z tym murem? Jak połamać Santora? Ale to musi rakowo wyglądać z kamery. Co za chłop, nie? Jak on go zabija? A wiecie, czemu jest kąt siodełka taki do dupy?
Bo Gruby kiedyś usiadł na tym rowerze. I siodełko mi się kiedyś cały czas ruszało, ale w końcu mi się je udało dokręcić bardzo mocno. I było dobrze. Ale Gruby stwierdził, że usiądzie na tym rowerze i mu jebło pod dupą. I od tego czasu mi się nie udało już tego dokręcić. Leci się w dupę wbije. Ja sobie to wyprostuję, ja to już prostuję tydzień chyba, wiesz? Już tydzień mam w planach, że to naprostuję. Patrzcie, co on robi z tym amorem, o. Będzie się wysuwał pomału. Teoretycznie. Siema. Zimno jest, widzowie. Zimno, widzowie. Jest bardzo zimno, widzowie. Czemu tak jest zimno? Ja wam trzęsę, ja wiem, teraz Gruby to lata na wszystkie strony, ale to nie moja wina, że mi zimno, widzowie, no. Musicie to zrozumieć, tak? No dobra, widzowie? Jest zimno, bo ja nie wytrzymam, ale zimno. Ale ty masz kurtkę, a ja nie mam kurtki, bo w praniu Boże, była, tak? No dobra, rozumiem. Nie cieszą. Słuchaj. Tak? Słuchaj! Tak? Uderz mnie, uderz, uderz. Słuchaj! O kurde, o! Dobra, widzowie, wstałem. Przez tego winowajce leżałem tam, o. Prawie wybiłem sobie oko, ale złamałem nogę. Złamałem nogę. Ale nie martwcie się, noga już odrosła. O. Fotel bujany, widzowie. Widzicie tą dziurę? Ona ma 10 metrów i pół. I jest bardzo głęboka. Aha! On ma jakąś padakę, ale nie śmiejcie się z niego. Będzie wszystko dobrze. Ten no. Tu coś poszło niezgodnie z planem. On ma sztycę. A ja mam sztycę. Słuchaj! Złamałem nogę! O, sorry. Witam w mojej kuchni. Dzisiaj naprawiamy sztycę. Naprawiamy siodełko, ponieważ Gruby usiadł, jest źle. Jak profesjonalny kucharz rzucam na... Ała, mi się w rękę wbiło. To nic, złamałem palec, ale robimy dalej. Nie przejmujemy się niczym. Trzeba jebnąć, bo coś się nie chce przesunąć. O, już widzicie, no... Bez młota to nie robota, sztyca sama może być młotem. Czy coś? Dobra, co dalej robimy, tak? Bo mamy to pod jakimś kątem zbanianiałym, kurde. To trzeba go jebnąć z jednej strony. Trochę, o, tak właśnie. I nie tak. A nie, bo to będzie trochę tak. A bo teraz bierzemy i dokręcamy to najmocniej jak umiemy. Nie boimy się, najwyżej zerwiemy śrubę i będziemy wracać na samej sztycy. To nie jest nic groźnego oprócz tego, że może nam się sztyca wbić w dupę, ale to jak kto lubi, no. Gruby tam się śmieje za kamerą, ale dokręcamy to. Super sprawa, to. Tak? Jak już nie chce iść, to przykładamy tak i całą masą swojego ciała dokręcamy, ponieważ gdyż iż to nie może puścić pod Grubym, a on lubi siedzieć na nim. Także dokręcamy. Myślę, że bardziej już nie ma sensu. Teraz można wstać i pobić tym Grubego, ale nie będziemy tego robić, bo Gruby kameruje i mi szkoda telefonu, tak? Co tam Gruby? Pan nic. Co ty chcesz ode mnie? Wszystko dobrze? Chyba dobrze. Tak? Tak myślę. Na pewno? Tak. Tak? Tak. Ale na pewno. Raczej tak. Dobra, także ten, no, siema, to by było tyle. No także tego. Ten siema. Tego. Siema. Witam w Poznaniu. Gdzie? I'ma get the bag, you can put some trust on it. Everything is new, so it's never rust on it. And her booty so big, you can park a